Tego roku polscy właściciele jachtów świętują niemalże na całym świecie, począwszy od San Francisco poprzez Gdańsk i kończąc na Podhalu. W każdym z tych miejsc znajduje się klub zrzeszony w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Jacht Club Polska, która ściąga do siebie największych miłośników jachtów. W ten weekend nowotarski oddział postanowił hucznie świętować niebywałe wydarzenie. 90-lecie istnienia głównego zarządu. Na terenie Jachtklubu Polski Nowy Targ dziś odbędą się uroczystości związane z 90-leciem klubu, które poszczególne kluby stowarzyszone w naszym Jachtklubie Polski organizują na swoich terenach. I w dniu dzisiejszym komandor Jachtklubu Polski Nowy Targ, Bohdan Gawęski, wraz ze mną będą wręczali odznaczenia swoim zasłużonym członkom. Będzie to również pamiątkowy medal 90-lecia Jachtklubu Polski, przeznaczony dla osób wyjątkowo zasłużonych dla klubu. Jachtklub Polski został założony 10 grudnia 1924 roku z inicjatywy komandora Antoniego Aleksandrowicza. W ciągu 90 lat swego istnienia doczekał się aż 20 stowarzyszonych klubów w Polsce oraz 5 za granicą. Wśród nich znajduje się m.in. klub z Nowego Targu, który nie tylko zrzesza właścicieli jachtów, ale finansuje i wspiera obiekty takie jak chociażby przystań w Mizernej. Działamy na rzecz udostępniania przystani dla szerszej rzeszy ludzi, przede wszystkim dla młodzieży. Co roku przynajmniej w czerwcu 2-3 razy mamy przystań otwartą dla dzieci specjalnej troski i te dzieci mogą korzystać z naszych jachtów i z naszego terenu. Chociaż tegoroczny sezon nie należał do najlepszych, wciąż można z niego korzystać na terenie Jeziora Czorsztyńskiego, gdyż ten potrwa jeszcze do października.